Dobra, młody, dawaj szybciej jedź, bo zgraja potworu sama się nie zabije. Szefie, z całym szacunkiem, ale ostatnio to ledwo co zabiliśmy te dwa utopce. Młody, utopce to jedne z groźniejszych potworów. A, dziadek mówił, że tylko debil nie umie zabić utopca. Dziadek to też mówił, że jak się posmaruje gówno na wargę, to wąsy rosną. A, i wujek uwierzył. Byłem młody i głupi. A teraz stary i głupi. Co żeś powiedział? Nic, nic. Chłopaki, macie te czarne drzewko? No właśnie nie mam. Wojtas, a ty masz? Nie, ale mam Makao. Jakie Makao? Przecież gramy w wojnę od 6 rund. Serio? Ja myślałem, że w pokera. Jak ty cały czas wygrywasz? Ja najlepszy w mieście byłem wojną. Haha, to żeś teraz przysrał. Jak ty na bagnach mieszkasz, to gdzie miasto? O, powiedział to Spiral, który w kanałach i gówno źle nasilanie. Maciek, ja ciebie szanuję. Misiu, ja ciebie też szanuję. Powiem ci, fajny się potwór, aż się rozkleiłem. Misiu, nie płacz. Twardym trzeba być, a nie miękkim. Zażygali całe wojsko, la 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 la. Szefie, bo chyba nie dojedziemy przed 20. Dobra, młody, nie mamy czasu, jedziemy na moje skróty. To ja podziękuję. Czemu? No wujek, nie pamięta, jak ostatnio jechaliśmy przez niby skróty, to prawie się wywaliśmy do rowu i to jeszcze jakiś chłop nas gonił z widłami, bo niby na jego polu byliśmy? Oj, tam dawno to było, mi się ścieżki pomyliły. Ale to było z 3 dni temu. Mam pokera. Ty cały czas kantujesz. Czemu niby? Bo cały czas masz asy, pałka się przegła. Kurde, trzeba było w końcu na strzelnicę iść. Łaty. Zabij. Ja to chciałem zrobić, dlatego zabiję. Spróbuj szczęścia. Jesteśmy na miejscu. No wreszcie, ile można jechać 24 km? Ja nie Tomasz Hajto, w wypadku nie mam zamiaru spowodować. Ręce do góry, obszczymury. Ty, co jest? Gorzej niż przypomina koordynatora. Szefie, chyba nie żyją. Spostrzegawczy jesteś. Zażygali całe wojsko, la 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 la!